Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i witam was w kolejnym filmie z otwierania paczek Panini seria Mozaik. Szukamy. Dzisiaj na pewno go trafiamy. Jeden autograf. Maradona, Ronaldo. Oby. No oczywiście, trafiłem Ronaldo w poprzednim odcinku, ale nie trafiłem jeszcze Belottiego. Oby to się dzisiaj zmieniło. Czuję, że to jest ta paczka. Proszę, Panini, teraz nie mogę się modlić do EA, tylko do Panini, muszę o tym pamiętać. Numer jeden, Koame, Agudelo, Foulon, Lukić. No dla mnie mało znane nazwiska, po raz drugi Arkadiusz Reca, bardzo dobrze. Jest Larsen, Di Marco, powolutku, bo powoli się zbliżamy do tych rzadszych kart. Veretout, Wolukiewicz, karta rookie, bardzo dobrze dla mnie. Polaka, bardzo fajny traf, sobie tu zostawiam go z boku, sorry za to jak potraktowałem tę kartę. Musso, Rovella, tam już widzimy, że na końcu coś mamy. Okej, karta rookie, czarno-czerwona, jeszcze taka połamana, ale nie mega specjalna, nie numerowana, bo nie była obrócona. Następny jest Osimhen, Silvestri i na samym końcu Teo Hernandez w wersji montaż. Bardzo dobrze, solidne nazwisko, rzadsza karta, ładnie się świeci. Jestem zadowolony z tego trafu. Uwielbiam to określenie, ładnie się świeci, już któryś raz to stosuję. No i mocniej przepraszam, że ja za każdym razem nie podaję, wiecie, jakiejś konkretnej nazwy danej karty, jeśli chodzi o rzadkość, ale sami widzicie, ile tego jest. Base Silver, Mosaic, Mosaic Red, Base Mosaic Blue, Mosaic Purple, Pink, Gold, Black, tam i tutaj jest pokazane, jakie rodzaje kart są numerowane, tylko mówię, no, są nawet karty montaż, czarne, numerowane, 25 do 1, te stained glass są super, dużo warte, oby w którejś z tych paczek, które teraz otwieram. Mówię, no najbardziej czekam na numerowane, karty z autografem, wiecie o co chodzi. Ulala, mocny start, Zlatan Ibrahimović, Vlachović, Gyasi, nie mam pojęcia jak to przeczytać, Lianko, Luperto, Junior Traore, Ilić, Ibanez, Daniele Verde, powoli może coś będzie, jednak nie, Musa Barrow, czemu to jest kurde takie brudne, serio, dopiero co z paczki wyjętej tu jest jakiś brud. Ponownie Osimhen, taki lekko świecący, tęczowy, Svanberg, chyba tutaj nic nie będzie, tak jest, jest to Chris Smalling i jeszcze Will to Win, Antonin Barak, karty zwykłe bez jakichś specjalnych numerów, kurczę, no to było cienkie. Naprawdę będę rozczarowany, jeśli nie wpadnie Andrea Belotti, no przecież musi być tutaj albo Belotti, Karol, no ktokolwiek. Jedziemy, karta, której nie zrobiłem w wyzwaniach, Deulofeu, Shumorodov, jakiś tam kłamę, przepraszam za moją ignorancję, Agudelo, albo Ahudelo, nie wiem, Foulon, któryś raz już trafiony, Lukić, Reca, duplikat, Larsen, Federico Di Marco, Veretout, Walukiewicz, chyba kiedyś dam na giveaway wam te duplikaty Polaków, Locatelli, taki ładny też świecący, Bastoni, Pitchmasters, Lapadula, okej, kojarzymy jego kartę z FIFA i na samym końcu Lorenzo Insigne. Niestety bez specjalnej numeracji, ale w miarę duże nazwisko, jeśli chodzi o włoską piłkę. Niestety nie to, którego szukamy. Powiedzcie mi, jak to kurde jest? Zostały mi dwie paczki, otworzyłem już 8 i nadal nie byłem w stanie wycelować w te z autografem. Jaki to jest pech? No, dobrze, że mam gwarancję na taki box, ale jakbym sobie wybierał paczkę kurde na przykład w sklepie z takich 10 paczek, to nie miałbym szczęścia. Jedziemy. Castrovilli, Kuczka, Jonita, Piotrek Zieliński, no wreszcie o nim kurczę też zapomniałem. Okej, wydaje mi się, że nie, jeszcze Wojtka Szczęsnego nie mam, no i Karola, no i Bartka Bereszyńskiego też nie trafiłem, jeśli chodzi o Polaków. Pereira, Lovato, Matteo Politano, Marin, serio będzie autograf w ostatniej paczce, Torsby, Scamacca, Sandro Tonali ponownie, tym razem się inaczej trochę świeci, Manuel Locatelli również, tutaj ładny, taki zielony. I kto teraz? Marasz Kumbula, a ostatnią kartą jest... Och, Emil Audero. No powiem tak, wiem, że ten film był w miarę szybki, dynamiczny, ale kurde, wiecie, wiedząc, że tu jest autograf, nie mogłem przedłużać. Ostatnia paczka. Pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę. Na razie to będzie tyle, jeśli chodzi o otwieranie kart Panini. Zakładam, że wrócimy do tego jakoś, nie wiem, może koniec sierpnia, wrzesień. Muszę też to podsumować wszystko, zobaczyć jak to się przyjmowało na YouTubie i później zobaczymy, co będzie dalej. No i też jakie nowe paczki tak naprawdę będą wychodzić. Dobra, trochę poprzedłużam, bo się zastanawiam, jak to działa. Na paczce jest napisane, że znajdź jeden autograf per box, ale tak średnio, czyli no mam nadzieję, że jest tutaj gwarancja. Mocniej rozpocząć chyba nie mogłem. Ronaldo Vieira, Cristiano Viraghi, Bobega, czekamy na ten autograf, Roberto Insigne tym razem, Karol Linety, to jest ta paczka, to jest znak, jeśli trafiamy Karola,
to trafiamy przepotężny autograf. Inaczej być nie może. Karol, tutaj ciebie zostawiam. Obok Canelato, Zagani, jakkolwiek się to wypowiada. Maxim Lopez, Pedro. Powoli, bo zaraz coś będzie. Agumę. Dobra, widzowie, jest coś, czego jeszcze nie miałem. To będzie autograf. Kurde, kolor niebieski. Kurczę, to chyba nie... Może Inter? Tutaj leci autograf. Och, o rany. Poczekajcie, bo to jest legenda. Musimy to zrobić tak. Hop! Proszę bardzo, Ivan Zamorano. Legenda Interu. No powiem wam tak, nie moje czasy. Niestety nie moje czasy. Jest autograf, oficjalny autograf, możecie go zobaczyć z boku, gdy, w sensie od przodu właściwie, gdy kurczę zobaczyłem Inter, to liczyłem, wiecie, na kogoś z tego sezonu, bo taka karta z sezonu mistrzowskiego mogłaby być troszkę warta. No szczerze, tego się nie spodziewałem. Tutaj mamy Larsena, Damsgaard, Milan Skriniar, mistrzowski można tak powiedzieć i na sam koniec Thomas Rincon, piłkarz Torino. Kurczę, nie jestem rozczarowany, bo jednak trafiam autograf ikony, legendy futbolu, legendy Interu, no nie bez powodu trafił się w tych kartach, ale jednak jest mały niedosyt, ponieważ no wolałbym autograf kogoś z obecnego sezonu z Interu, ale dobra no. Ale ikona to ikona, ląduje w koszulce, zachowamy. Ale ikona to ikona, może jakiś fanatek będzie chciał ją kiedyś zdobyć. No u mnie będzie na razie leżeć na półce, ewentualnie w albumie. Drodzy widzowie, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że te ostatnie materiały z otwierania paczek Panini wam się spodobały. Wracamy, no tak jak mówiłem, jakoś koniec sierpnia, wrzesień. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę do otwierania będzie. Jeśli będą wychodzić jakieś nowe kolekcje, to od razu zamówię box i to otworzymy. Do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!